To jest twoja naturalna głośność mówienia? Tak, trochę tak. Zawsze to jest problem z szóstakiem. Tak? Tak, że on mówi wyraźnie, głośno, a ja niestety ciszej i trudno to potem spoziomować. Będzie wszystko inaczej niż planowaliśmy. Tak. Więc ja tak nie planowałem nawet. Będzie inaczej niż my się spodziewali. O! Dobra. Naturalne, powiedz jeszcze. Naturalne coś powiem, jeszcze coś. Dobra. Chyba powinniśmy zacząć od ziewnięcia. Tak, proszę państwa, się zaczyna zwykle mocno stronniczy, a teraz jest nowy mocno stronniczy. Ojciec Adam Szóstak, no niestety nie mógł się pojawić tutaj. Przebywa w Australii niestety. Tak. Jego problem. Jego problem, bo przejmujemy tutaj... Przejmujemy to. Przejmujemy format. Robimy, już to było zapowiadane wcześniej. Tak, robimy ten. Wy zrobiliście kopię, znaczy kopię, przerobiliście lekko stronniczych, a my idziemy jeszcze dalej. No tak, nie cofamy się w tym. Będą w ogóle też pytania ojca Adama, bo w ogóle ta konwencja, jak widzicie, to nie są tak naprawdę mocno stronnicze, tylko to są cały czas dobre rozmowy, ale inne dobre rozmowy. To jest zaciekawiające, ta dobra rozmowa, to ciekawe. I przyczyną tego, że ta rozmowa tak wygląda i tak będzie wyglądać, jest tutaj obecny główny bohater tego spotkania, czyli ojciec Tomasz Nowak, Wel w Wodzu. Dzień dobry. I w Wodzu... Ciekawe, jesteśmy. Jest. Zaskakujesz mnie. Ale co? Dobrze, no mówię. A ja ci jeszcze wiele razy zaskoczę w trakcie tego rozmowy. Tak, bo w ogóle zacznę od tego, że mi się przyśniłeś. O. Tydzień temu albo dwa. I chyba się nikomu w życiu nie przyśniłem. Naprawdę? Nie. A to był w ogóle dla mnie taki sen, że ja mam często bardzo złe sny, takie w ogóle jakieś takie... no złe, ale opowiem ci ten sen. Bo my byliśmy w ogóle w Ziemi Świętej, o której też będziemy rozmawiać. I... jak wiecie, wypewnia, ty też chyba wielu ci opowiadałem, ja jestem osobą taką, która tak bardzo mocno planuje, kontroluje, nadmierna kontrola. Oglądałem filmik, tak. A, no. I mam też coś takiego, że strasznie nie lubię się spóźniać i nie lubię, jak inni się spóźniają. I to w ogóle doprowadza mnie do czegoś takiego, że jestem rozdygotany, jak ja się spóźnię. Spóźniłem. A, tak. Na tą rozmowę. Ale nie, umówiliśmy się koło południa. Przyjechałeś tak 20 po... To no jest tak. Koło południa. To powiedziałeś, że ten... Poza tym już właśnie miałem wychodzę poczucie, że o 12 mam być. Więc się spóźniłem. Dobra. Ale poza tym właśnie to jest właśnie ważne, że już właśnie z tego wychodzę. Dzięki temu snu między innymi. Bo sen był taki, że w ogóle to było coś takiego jakby w Ziemi Świętej. Snu snowi. Ojcze Adamie, wszystko już rozumiem. Ja ciekaw, czy ja będę tak montował. Ciekaw, czy ja będę to będzie mi się chciał tak montować jak ten. Kto was to montuje? A różnie montowali. A ty, że montujecie? Moja bratanica też. Ja nie. Ale ktoś tam jeszcze. Teraz nowy jest montator. Skoro ci słychać w ogóle, no mów. Montator jest nowy, przepraszam. Tak mówię cicho, matowo mówię. Mhm. Dobra. mogę opowiedzieć ten sen dalej? Tak, przepraszam. Więc sen był taki. My w Ziemi Świętej często mieliśmy tak, że... musieliśmy się przeprowadzać między hotelami i było coś takiego czasami, że nam mówił ten przewodnik, że spakujcie się już rano na śniadanie w torby, bo już wyjeżdżamy, już tu nie będziemy nocować. I mi się śniło tak, że nie było tego komunikatu, tylko po prostu jest poranek, jedzieliśmy śniadanie. To w ogóle nie wiadomo, czy to była Ziemia Święta, ale nieważne. Ale ty byłeś. I ludzie... I było coś takiego, że ja wstaję i przychodzę, wszyscy mają torby, a ja jeden bez torby, nie? Aha. I oni się mnie tak pytają, ale co ty w ogóle tu robisz, że czemu ty nie masz torby, czemu się nie spakowałeś? Przecież dzisiaj jedziemy, już trzeba się spakować, nie? I ja wtedy wszystkie te uczucia, że już mam wyjeżdżać, w tej chwili już w ogóle jest wyjazd, a ja wszystkie te uczucia, że ja jestem niespakowany, że w ogóle, tak, że zawiodłem ludzi, że w ogóle tragedia, nie? Jeszcze nieporządek ten sam. Tak. Niepokładanie, nieplanowanie, o Jezu. Wszystko, najgorsze. W ogóle myślę, że są wśród was ludzie, którzy mają podobnie i to jest w ogóle najgorsze uczucie na świecie. I co się stało? Ja chcę, no to ja mówię, dobra, idę się spakować szybko, przynajmniej ten, już taki rozdygotany, a ty podszedłeś do mnie i tak, hej, ja ci pomogę. Dobra. Tak. I ja mówię, dobra, super, to mi pomożesz. I było coś takiego. Idę tam tymi schodami na górę i ty, jak szliśmy już,
korytarzem, zrobiłeś coś takiego, to jest głupie, ale tak było, zrobiłeś taki, takie podwójne salto, taki piruet, nie? Ja sobie myślę, kurde, co się dzieje, nie? Czy ja jestem w ogóle rozdygotany, a ty taki, wiesz, wyluzowany. Idę dalej, idziemy, otwieram ten pokój i tam rozgardiasz po prostu pościel, wszystko rozwalone, jak nawet taki bałagan, po prostu nic nie spakowane, nie? I ty mówisz, że tam powiedziałeś, że mi pomożesz i patrzę, a ty się kurczę kładziesz na jednym łóżku, na tym rozgardiaszu, nie? Ja tak patrzę na ciebie i tak, kurde, no, nie, ja w panice, no, cały czas, okay. Wiesz, ja tak makuję te wszystkie rzeczy, a ty w ogóle, ja wkurzony na ciebie byłem, nie? A ty się tak patrzysz na mnie, dalej się pakuje, później ty się przechodzisz na biurko i machasz nogami, tak jak wiesz, jak dziecko, małe dziecko, tak wiesz, w powietrzu nogami, że takie wyluzowane, tak się śmieje, nie? I generalnie sen się uciął. Jaki ty musisz mieć mój obraz? Okay. Ale sen się uciął, okay. Mniej więcej. I ja w ogóle nie wiem, jak czytasz ten sen. Jak czytasz? W ogóle zadać takie pierwsze pytanie po ilu? 10 minutach do gościa. Nowy format. Nowy format. Tak. Jakby. Ale ja cię przerywałem trochę. Ale bo dla mnie to jest w ogóle, jak ty to opowiadasz, to dla mnie to jest taka słodycz. Tak? Znaczy, ja jednocześnie mam coś też takiego, ale to bardziej jest nie z tego, że ja jestem taki poukładany i porządny, tylko ja nie lubię zawodzić ludzi. Mhm, to ja też. Ten moment jest taki, dla mnie były taki trudny. Natomiast jak ty mi to opowiadasz, że właśnie ja robię te salta, albo sobie kładę się na łóżku, albo właśnie majtam sobie nogami, to jest, mówię, ja, to jest, taki dziecko. Jestem. Jesteś? Tak. Tak. Aha. Że tak... Ostatnio miałem nawet takie coś, że przeglądałem stare zdjęcia swoje i znalazłem takie swoje zdjęcie z komunii mojego starszego o 5,5 roku brata, więc ja mogłem mieć wtedy ile lat? Jak komunię się przyjmuje, jak masz 8? Nie wiem, no. Coś takiego. On pamiętam, bo to było stare, więc taki biały garnitur z krótkimi spodenkami. I ja stoję w takiej beretce, w takich spodniach na kant, takich dzwonach, taki mały. Musiałem mieć, no nie wiem, z 5 lat, 4-5 lat. Ręce w kieszeni i tak sobie tak stoję. I ja zobaczyłem w tym chłopcu z tego zdjęcia, że ja taki jestem. Mhm. I taki w ogóle chcę być. To jest moje dążenie jakby przez to dorosłe życie, jak się tam właśnie przewalę przez te wszystkie właśnie spięcia, właśnie lęki przed tym, że kogoś zawodzę, albo coś tam, te wszystkie takie dorosłe przeżycia, że ja chcę, czy dążę do tego, żeby pokonać te wszystkie takie dorosłe rzeczy, które cię tak jakoś chwytają, wiążą, zamykają, żeby ostatecznie dojść znów do takiego chłopca, właśnie takiego zadziornego, nie wiem, czy to się da tam włożyć, ja ci wyślę nawet to zdjęcie. Dobra, no. I, że dokładnie patrzę na tego chłopca i mówię, taki ja jestem, taki chcę być. I to, co ty opowiadasz w tym śnie, to mi się kojarzy dokładnie z tym chłopcem, dokładnie ten chłopiec tak mógł się zachować. Kurczę, to nie wiedziałem, że myślałem, że to jest dla mnie terapeutyczny tylko ten sen, nie? Że też odkryłeś tam tak? Coś dla siebie. No bo dla mnie to jest w ogóle obraz jasny. Gościu, wyluzuj po prostu, nie? Bo ty powiedziałeś, ja ci pomogę, a de facto z mojego punktu widzenia, jako osoby sprawczej, planującej w panice, w ogóle mi nie pomagałeś. Ja tak. Liczyłem na pomoc twoją taką, że ty zaczniesz ze mną pakować rzeczy, przyspieszymy ten proces, a ty mi pomogłeś tak, że chłopie, nic tak, się nie stało, tak. Nie? Aha. W sensie, że odpuść. Dla mnie ale to było, jak wstałem, to Boże, no, naprawdę, ja rzadko, nigdy tak nie mam z snami, że odczytam jakby znak Pana Boga, ale ja tutaj taką Bożą opiekę zauważyłem. Niesamowite. No. Tobie, ale w ogóle, myślę, że to jest w ogóle szersze. Nie wiem, tobie też zachęcam cię do tego, ale też w ogóle każdego z was. Zobacz, znajdźcie sobie takie zdjęcie z dzieciństwa, jak macie tam właśnie te kilka lat, takiego siebie, no właśnie, filmiki, teraz ci młodzi, na przykład moi znajomi mi przysyłają filmiki, bo ja jeszcze nie miałem filmików, ale filmiki jak byli mali, właśnie jak tańczą, albo jak tam bawią się w taki czy inny sposób, że bardzo możliwe, że tam zobaczycie siebie takiego, jakimi naprawdę jesteście i jakimi chcecie być. Mhm. Tylko potem te różne rzeczy tam się podziały w życiu i nas poblokowały. A de facto mówisz, ale do czego ja dążę, nie? Bo dla mnie to było takie, pamiętam, odkrycie, jak zobaczyłem to zdjęcie. Ja właśnie całym sobą dążę do takiego, żeby takim być. Mm. I to nie jest też takie,
no nie wiem, właśnie nie ma w tym kontestacji, nie? Że na przykład ja byłem, nie wiem, ty też pewnie, ja punkowcem albo hipisem, ale to było z takiego, z takiej półki kontestacji tego, a tutaj w tym chłopcu nie ma kontestacji, on po prostu taki jest. Mhm. I to jest takie super. Więc to, jak mówisz to ja bardzo się w tym odnajduję i wow, super, że jeszcze się komuś tak przyśniłem. Nie tylko ja, to nie jest tylko moje zamknięte marzenie. Kiedyś mi się ojciec Adam też śnił, ale inaczej, że byłem na bazylice świętego Piotra i chodziłem do spowiedzi z jakimś takim, czułem, że wielki grzech. Mm. I czterech biskupów mi nie odpuściło ten grzech, a poszedłem do ojca Adama i mnie odpuścił. Ale to super. Ale w ogóle to nie, to mój jest, ze mną jest lepszy. Uważaj. Tak? Propos mocnostronniczych, to jakbyśmy się mieli ten, to syn twój ze mną jest lepszy niż za dwa. Fajnie, cieszę się, że ci się spodobał, bo się bałem, że tak będzie nie, ten. Spodobał mi się bardzo. Ale to tak. I mówisz, że to tak się obudziłeś jakby z tego. Tak. Tak. Ale super. I tak pozytywnie, i tak właśnie miałem takie przemyślenia, że to jest taka lekcja dla mnie, no. Ale to super. W ogóle fajnie otworzyłeś temat ojcostwa, bo to jest taki temat, co tu u ciebie tak... Bo ojcostwo to właśnie to jest też znalezienie tego dziecka trochę, nie? Czy nie? Hmm. Myślę, że też. To jest w ogóle ciekawe. Nawet teraz ostatnio, nim tu przyjechałem, spotkałem się z taką siostrą, Lucją, z którą będziemy robić lednicę, ale tak sobie rozmawialiśmy tak o tym, jakie tam mamy pragnienia, a propos na przykład małżeństwa, rodziny, coś tam, tak jakoś taki wyszedł temat. I a propos ojcostwa, że ja w sobie, jakbym miał zadać sobie pytanie, czy ja mam w sobie pragnienia takie bycia ojcem, to nie mam. Mhm. A jednocześnie mam doświadczenia, że dla bardzo wielu ludzi jestem. To znaczy, że oni tak mnie postrzegają, nie tylko nawet w takim sensie ojcem duchownym, tylko doświadczają takiego mojego ojcostwa. Niektórzy, to w ogóle ostatnio nawet tak było, że byłem imieniny 28 stycznia i takie było, dziękuję. I było takie właśnie, jedna moja znajoma mi zrobiła takie właśnie na Instagramie chyba, czy na Facebooku, właśnie co powiecie o kaznodziejstwie wodza. I dużo tam było takich wpisów, ojcostwo. I to jest takie, i dużo bardzo, nie? Że nawet w tym, co ja mówię, że ktoś doświadcza ojcostwa i to nie mam tego pragnienia, a jednocześnie jest jakiś taki, nie wiem, dar, łaska, że ktoś tego doświadcza z mojej strony, nie? Więc to w ogóle, i to jest dla mnie ważny temat, też ojcostwo, synostwo, właśnie bycie tym chłopcem takim, że mogę taki być. Ale to tak ostatnio masz, czy to... Jakoś... To jakoś narasta od kilku lat, myślę. Nawet ostatnio się tak zapytałem, skąd to się w ogóle... Nie, Wojtek Jędrzejski mnie zapytał. Skąd to się właściwie wzięło w tobie, ten temat, nie? Ja sobie próbuję uświadomić taki moment, jak Paweł Krupa, teraz taki też dominikanin, który teraz jest w Petersburgu. Tak z nim rozmawiałem o Trójcy Świętej i tam właśnie, że czy dla ciebie jest bardziej bliski ojciec, czy syn, czy Duch Święty, nie? No i ja mam takie doświadczenie, że chyba na najwięcej, dla najwięcej ludzi, tak jak to się mówi, dla większości ludzi, mhm. Dla większości ludzi Pan Jezus. No. Tak. Potem Duch Święty czasami się zdarza. Tak, czasami się zdarza, zwłaszcza jak ktoś jest tam jakimś charyzmatykiem, czy tam coś, to wtedy może tak właśnie bardziej z Duchem Świętym, a zupełnie wyjątkowo i rzadko, że z ojcem, nie? A on mówi mi, ten Paweł, że ja mam z ojcem, tak. Mówię, to jest bardzo ciekawe, nie? Bo to też on tam właśnie miał jakieś z tatą też przejścia swoim osobistym, ale że to mu wcale nie przeszkodziło właśnie tak być najbliżej z ojcem. I mówię, wow, a ja nie mam z ojcem właśnie. No to co by to mogło być? I to był taki moment pierwszego zainteresowania, zaciekawienia, a potem właśnie odkrywania w Ewangelii, że Pan Jezus ciągle o ojcu. Wszystko, ojciec to, ojciec to, ojciec to, ojciec to. I mówię, to dla Jezusa był ojciec właśnie najbardziej. No, trudno, żeby był Jezus dla Jezusa. No, czemu miłość teraz własna? Tak sobie myślę.
Ale tak, to jest jakby, no to jest taki początek, źródło. Mhm. Ale na przykład jak mnie pytasz, to co ty masz w głowie, czy co masz na myśli, czy dlaczego, czy co? Nie, no bo ja też mam tak, że ja dopiero tak odkrywam. Rzeczywiście ja jestem w tym schemacie, ja raczej mam tak, że Pan Jezus, później Bóg Ojciec, a Duch Święty tak na końcu. Tak przez większość życia może miałem, że taki, taki ten. Ale zauważyłem bardzo w różnych jakichś takich momentach mojego życia, że właśnie ten muszę odkrywać to ojcostwo. Nawet sobie założyłem taki folder, który jest przypięty. To jest typu moje planowanie, nie? Dziecko Boże. I mam po prostu, co czytałem słowo gdzieś, albo gdzieś się natknąłem, to notowałem sobie fragment Ewangelii, albo moje jakieś przemyślenie o tym, żeby odkryć właśnie to dziecko Boże. A to na krokach mi się to... Super to masz. Na krokach mi się to wzięło, bo tam było coś takiego, bo ja się w ogóle strasznie przyjmuję opinią, może tak, bardziej kiedyś się przyjmowałem opinią ludzi. Tam było coś takiego, żeby to kryterium rozeznawania, co jest dobre, a co złe, nie umieścić w sobie, w innym człowieku, tylko w Bogu. I wtedy jakby nic się nie rusza za bardzo. Tylko rusza cię tylko to, co Pan Bóg o tobie myśli, nie? A żeby to odkryć, trzeba znaleźć sobie dziecko Boże. I ja tak, kurde, jak ja dziecko? W sensie, co to w ogóle znaczy, że ojciec, że Bóg jest moim... Ja oczywiście tam miliard razy modliłem Ojcze Nasz i wszystko tam w teorii wiedziałem, ale nie miałem zupełnie tego doświadczenia. No i dlatego mówię, że tak chodziłem, później się pojawiła ta książka, Test na Ojcostwo, no i w ogóle twoje, dużo właśnie w Ziemi Świętej, jak byliśmy, to też dużo, dużo tam z tego czerpałem. No, dużo. Znaczy właśnie widzisz, to jest to samo, co powiedziałeś, że też Ojcostwo najbardziej tam odkryłem. A widzisz. No. A ty co odkryłeś najbardziej w Ziemi Świętej? Fajnie przeskoczyłem do nowego tematu. W ogóle, ja jeszcze powiem, że oglądajcie vlogi Strefa Wodza. Będzie podpięty w opisie pod filmem i w komentarzu. Tam są też vlogi z Ziemi Świętej. Będą kazania, konferencje? Będą jeszcze. Będą. Właśnie nie ma dzisiaj. Widziałem, że innego chyba jeszcze nie było. Nie? Chyba od niedzieli teraz pójdą. No, to będą te same, co w sumie no ja słyszałem na żywo, nie? No to co odkryłeś w Ziemi Świętej? Ale tak osobiście właśnie może dla siebie? Czy było coś takiego? Wiesz co, inspiruje mnie twoja koszulka do tego, żebym sobie wziął soczek. O, super. Jejku, ja ci zrobiłem sok i ci nie przyniosłem. Przepraszam. Tomek mi zrobił... Ale nie przyniósł. Aha, to jeszcze masz. Mam jeszcze kawę. Obok. Żona mnie zabije, że obok. A, sorry. Weź tu, połóż. Tam, przepraszam. Kolejko nie patrz. I tak są plamy. Przepraszam, że nie przyniosłem sok. Ale jest sok i jakby koszulka mnie inspiruje. No jeszcze tutaj mam ten. Przygotowałem się na mały happening, żeby zrobić do miniaturki nowy, mocno stronniczy. Dobra, to opowiadaj o Ziemi Świętej, a ja zrobię sobie miniaturkę. Ach, jeszcze łyczka sobie. Dobra. Pysznie. Jakie słodziutkie. Trzy pomarańcze tam weszły. Tak. Dominikanie. Fajnie wyglądamy. No bo widzisz, bo my w takich prześcieradłach chodzimy. No tak, no od razu tak powiedziałem. Tak, to jest takie... Papież chodzi w takiej eleganckiej, takiej białej. A my taki mamy ścierki. Dobra. Prześcieradło. Słucham Ziemi Świętej. Kiedyś taka właśnie siostra moja znajoma, zakonna, przedstawiała mnie swojemu taciu. To jest, bo kiedyś miałem ksywkę Misiek. Mhm. Już teraz Wodzu, a wcześniej Misiek, więc on mówi, to jest mój kolega Misiek, a on mówi, pewnie polarny, bo taki biały. Dobrze, żarty, można by mieć wrażenie, że odsuwam temat, co ja przeżyłem w... Proszę, to jest w Ziemi Świętej. Prawo gościa, nie odpowiadać na pytania. O, co ja przeżyłem w Ziemi Świętej? Już ci sobie to przypominam. Nie, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, tak idźmy za intuicją właśnie, taką właśnie takiego chłopca, który teraz się kładzie na łóżko. Nie, ale synagoga, znaczy ten kościół, pierwszy raz w życiu, bo byłem piąty raz w Ziemi Świętej i chyba trzeci raz w Nazarecie, o ile pamiętam, albo czwarty. Nigdy nie byłem wcześniej w tym kościele,
który jest na synagodze w Nazarecie. I pierwszy raz tam byliśmy. Przyznam, że to mnie najbardziej jakoś dotknęło tam. To znaczy takie pierwsze, co mi teraz przychodzi do głowy. Nie wiem, czy to jest najgłębiej, czy najbardziej. Ja jestem z parafii Chrystusa Nauczyciela w Ostrowcu. To rzadki tytuł taki. Ale zawsze nawet jak myślałem właśnie, o jak budował proboszcz ten kościół, to jaki zrobi obraz główny w ołtarzu. No i tam szukałem, nawet chciałem mu trochę pomóc. I no najlepsze, co znalazłem, no to taki fresk Fra Angelico o tym, jak Jezus, kazanie na górze, mówiąc krótko, naucza właśnie swoich uczniów na górze. No i to jest Chrystus Nauczyciel. I nigdy nie pomyślałem przez te wszystkie lata, że to nie było jedyne miejsce nauczania, to kazanie na górze, chociaż ono jest no, takim, można powiedzieć, flagowym momentem. Natomiast, że uczył w synagodze. I tam konkretnie w Nazarecie, kiedy wziął Izajasza, rozwinął i czytał i mówi, to się spełniło właśnie na mnie. To też jest takie ciekawe a propos tej tożsamości, bycia dzieckiem, ojcostwa i tak dalej, no bo bardzo mocno to do mnie dotarło, że ojcostwo to jest dla dziecka wartość, godność, tożsamość, no to, co jest takim fundamentem, można by powiedzieć. No i że on dokładnie tam to ogłasza w tej synagodze w Nazarecie. Jakoś to z tego momentu właśnie ogłoszenia, nauczania, właśnie czytania i słowa i jednocześnie odkrywania go w sobie, ale też po to, żeby innym o tym ogłosić, co nawiasem mówiąc zostało nieprzyjęte przez ich jego ziomków. Natomiast tak przy tym chciałem dłużej pobyć i myślę, że jeszcze trochę do tego będę wracał i żeby to nie tylko zrozumieć, ale tak, żeby we mnie tam głębiej weszło ta tajemnica właśnie tej synagogi w Nazarecie. A jednocześnie zawsze, i to teraz właśnie jak mówię, nawet sobie to jakoś uświadamiam, czy do mnie dociera, że zawsze byłem mocno poruszony, bym powiedział mocniej nawet właśnie w domu świętego Józefa, który jest bardzo blisko stamtąd, niż w domu Maryi na przykład. Że byłeś zawsze bardziej? Bardziej u Józefa byłem. Mhm. Nie? Jakby i tym razem też tak się to stało. To znaczy najpierw byliśmy w tej bazylice, prawda, zwiastowania i tam właśnie jest to miejsce, o którym się mówi, że był dom Maryi, tam się znajdował. I to jest ważne takie dla mnie miejsce, poruszające, ale dopiero jak pójdę odrobinę dalej do tego kościółka, i który jest na miejscu domu świętego Józefa, jakoś tak do mnie na nowo dotarło teraz choćby, że to było miejsce, tak jak ty to ładnie powiedziałeś chyba, albo Jakub, nie pamiętam. Pewnie Jakub. Możliwe. Bo tak właśnie obejrzałem i o Jakuba, który był naszym przewodnikiem i że właśnie tu spełniłem. No takim, no dla mnie tak. No Jacek też był, ale... Aha, okej. Okay. Jakub pielgrzym. W każdym razie, że ten, że do tego zmierzam, że no większość życia on tam spędził. Tak mi się właśnie to zdanie. Większość życia Jezus spędził tam, w tym miejscu, w domu świętego Józefa. Tam się wychowywał, no i tam większość swojego życia spędził. I to jest zawsze dla mnie poruszające miejsce i też lubię patrzeć tam na mężczyzn, przyznam, którzy są poruszeni w tym miejscu. Jakby, nie wiem, nigdy tak mężczyzn nie dopytywałem, dlaczego są tam poruszeni, ale mam takie wrażenie, że wielu mężczyzn właśnie w tym domu świętego Józefa doświadcza jakiegoś takiego szczególnego poruszenia. I ja tak też mam. I to było takie drugie miejsce, właśnie zaraz obok właśnie tej synagogi, gdzie takie miałem no mocne doświadczenie, gdzie mnie mocniej zatrzymało, tak jak pytasz. A to na pewno Kuba powiedział, to znaczy na pewno nie ja. Nie powiedziałem takiego zdania na pewno tak mądrego. Nałożyło mi się. I tam, bo... Czy to jest w ogóle, nie będzie jakieś fupa, ale Karol de Foucault
on właśnie w tym swoim ukrytym życiu, on nawiązuje do tego czasu, właśnie, że on tam większość życia swojego, do tego, że on, tak. On to odkrywał, jakoś do Nazaretu, chciał... on lubił bardzo tajemnicę Nazaretu. I właśnie, a w ogóle to jest niesamowite, że nie wiem, czy to będzie jakiś spoiler, no dobra, powiem, że Ola, moja żona, odkrywa najbardziej Karola de Foucault tam. Tak? I właśnie życie ukryte Jezusa, nie? Że to jakby tak najbardziej pociągnęło. Ciekawe, bo dla mnie to też był ten, to mówiliśmy też sobie kilka razy, Jan Chrzciciel, który jest patronem Weraiką, ale też moim patronem zbierzmowania, ale też wierzę w to, że był patronem tej pielgrzymki właśnie. Że ja za każdym razem mam innego patrona, jak właśnie 5 razy mówię, że byłem, to za pierwszym razem Maryja była i tam pierwszy raz wtedy byłem w Nazarecie, a za tym właśnie, gdzie razem byliśmy, to święty Jan Chrzciciel. Tak on, takie mam poczucie, że nam patron. Spodobało mi się, jak powiedziałeś o Janie Chrzcicielu, to, że w kontekście narzekania na młodzież, nie wiem, czy to pamiętasz. Chyba właśnie w tym miejscu, gdzie się w Ein Karim, tak to się nazywa? Ein Karim, tak. O. Bo tak, też, bo to różnie mówią. Polacy tak mówią jak ja. No i tam powiedziałeś coś takiego, że my tak często na tą młodzież narzekamy, że właśnie że syn coś tam no, w złą stronę poszedł i tak dalej. I fajnie zestawiłeś, nigdy takiego czegoś nie robiłem sobie, że Zacheusz, najpierw powiedział Jacek, przewodnik nasz, że on był takim bogaczem, że on miał chyba 2 nieruchomości, tak? Że w 2 miejscach... Zachariasz. Co powiedziałem? Zacheusz. Zachariasz. Zachariasz, o, tato Jan Chrzciciel. Tak. Zacheusz to był ten, co wchodził na sykomorę. Tak, no, tak. Właśnie. To mi się też zawsze myli. Zachariasz. Zachariasz, no że był taki bogaczem, a ten syn, kurczę, no w ogóle totalnie nie, że poszedł w ogóle na pustynię i w ogóle... To oczekiwał pewnie właśnie, tak powiedziałeś, coś takiego, że ojciec oczekiwał pewnie, że on będzie właśnie przejmie po nim majątek, że taką schedę, splendor, że w ogóle już masz wytyczoną drogę, a ten w ogóle poszedł zupełnie inaczej i pewnie na początku nie był za bardzo z niego. Właśnie to mnie, ciekawe. Bardzo mnie to, wiesz, zaskoczyło, co Jacek wtedy powiedział, bo tak w ogóle nigdy nie słyszałem tej wersji, że Zachariasz bardzo szybko zginął właśnie przez siepaczy Heroda. Tak mnie to bardzo zaskoczyło, że właśnie jak szukali tam no właśnie tych dzieci, że właśnie szukali też Jana Chrzciciela w takim razie, no i że on stracił tam życie. Tak, znaczy, trudno mi to jakoś w sobie pomieścić, przyznam, bo to trochę od Betlejem kawałek jest ten Ein Karim, że to, no nie wiem, ale taka jest jedna z tych wersji, więc jakby, że nagle mi się to zawaliło, bo ja miałem mocną tezę, taką, że ten Zachariasz musiał się dziwić, to co ty powiedziałeś, jak ten syn jego idzie, że nie jest takim kapłanem, tak jak z rodu kapłańskiego, więc powinien zostać kapłanem tak jak on, tylko właśnie został takim właśnie pustelnikiem, że to mu się niekoniecznie musiało podobać, ale ta teoria Jackowa mnie wybiła wtedy, że na to nie patrzył. Okej. Okay. Ale... Jacek. Dobra, mam fajne pytania od patronów. Myślę, że oni znacznie lepiej poprowadzą ten program niż ja. Już sięgam. Się. Zaraz tutaj muszę otworzyć folder wodzu. Przepraszam, że tak, ale... Tak? Oni a, jeszcze właśnie. Jeszcze ja miałem ci inaczej przedstawić. Miałem powiedzieć tak. Dzień dobry państwu. Przed państwem chodząca dobrotliwość. Zero zasług. Wszystko wrodzone. Tak, wszystko wrodzone, żadna zasługa. O, tak miało być. Co to powiedział o tobie? Ojciec Joachim Badeni, tak mi przydał. W ogóle też go... Nowak. Też go. I jeszcze powiedział co o nazwisku Nowak? Mówi, jak ja chciałbym nazywać się Nowak, wtedy mógłbym być nikim. Ale to jest zgodne, no, tak głębokie, bo to można się obrazić, ale tak jak się zastanowić, to jest w ogóle... Wow. Ja też go zacząłem słuchać ostatnio, to na filmiku na YouTubie jest parę takich jego wypowiedzi i najbardziej mi się spodobało, to jest Jak spotkać żywego Boga. Taki film, 14 minut chyba trwa. I on tak zaczyna, no co ja robię? No ja nic nie robię. I w sumie później opowiada o tym, jak nic nie robi. Dokładnie. No to był mistrzu mistrzu. No więc jakby nawet takie uwagi, takie żarty, które sobie wzajemnie stroiliśmy, no to tylko nas zbliżały jakoś do siebie. Bo to jakby był mistrz
dla mnie takiego, takiej postawy, że się go nie dało w żaden sposób obrazić. Tak? Ciekawe. Naprawdę się staraliśmy. Nie będę opowiadał, co mu robiliśmy, ale tak. Ale czemu to robiliście? No, żeby sprawdzić. Aha. Bo to jest nie do uwierzenia było dla nas, kleryków wtedy. Było nie do uwierzenia, że tak można być no, takim opartym w sobie. Nie? Jakby, że każdy normalny inny człowiek, gdy mu tam, nie wiem, zjesz kiełbasek albo na śniadanie, albo tam zamkniesz drzwi przed nosem i żeby się każdy normalny człowiek wkurzył, a on się śmiał, nie? Że dla niego to była dobry humor i zabawa. Więc jak ze mnie tak żartował właśnie arcynowak, tam do mnie mówi, albo właśnie wszystko wrócone, żadna zasługa, albo właśnie, że tak chciałby się nazywać. Ja potem właśnie tak myślałem sobie a propos tego, bo to mi też pokazało właśnie, że ten Nowak, co to znaczy, nowy człowiek, że no takim pierwszym nowym człowiekiem był Jezus Chrystus. Prawda? Więc Nowak się nazywać to brzmi dumnie, nie? Ale to jednak tak można sobie interpretować, ale nazywać się Badeni i być tam sierpem Habsburga, to jest jednak inny temat. No. W ogóle... Bo to może święty człowiek był po prostu. Na to wszystko tak wygląda, że właśnie nie, jak właśnie, tak znosił. Bo my tak właśnie to sprawdzaliśmy, bo mieliśmy takie przeczucie, że on jest święty i tym samym no, chcieliśmy sprawdzić, coś dla adwokata diabła, jakieś tak, materiały. Dokąd to sięga, nie? Mhm. Że no, żeby się na przykład zdenerwował, żeby coś tam powiedział, no to mówię, a no to ci się tak naprawdę spełnia takie spodziewanie, aha, jednak nie tak święty. Mhm. A tu... Nigdy nam się nie udało. Nieźle. To zazwyczaj bardzo pozytywnie tych spotkań i w ogóle może się spotkamy tam po śmierci. Ha. Super pytania są. Niektóre liczymy. Są takie śmieszne, no. Znaczy mnie rozbawiły, a niektóre są poważne. Więc tak będę mieszał. Na początku może takie bardzo poważne, czyli Gracjan pyta, czy ojciec lubi gumę turbo rzuć. Ja powiem tak, guma turbo to było moje marzenie. Nigdy mi nie było w dzieciństwie na nią stać. No. Więc jak taką, jakąś taką listkową gumę, taką, takie były takie... Turbo? Nie, to nie, turbo no. Było takie poważne. Wiggle Spearmint. Tak, a to była taka zwykła jakaś taka, no to na tą czasami mi było stać. Więc guma turbo to moje marzenie. I do dzisiaj jest takim, jakby to powiedzieć, symbolem marzeń. Wspaniały smak przez 15 sekund. Tak. Żeby potem nie powiedzieć, pożyć na 10 minut. Dobra, a teraz... Tak było na podwórku. No, ale to były stare czas. A propos starych czasów, Grażyna pyta, niech opowie, w sensie ojciec Tomasz, o pielgrzymkach hipisów i księdzu Szpaku. Szczerze mówiąc, nie wiem w ogóle, o co chodzi. Znaczy ja wiem, tam mniej więcej coś wiem, ale to tak też się chciałem zaskoczyć odpowiedzią. Oj, to dużo by opowiadać rzeczywiście. Może coś tam. Ale to ostatnio było Jana Bosko, tak? Tak. 31 stycznia, więc jakoś modliłem się szczególnie za Andrzeja. Uważam, że to jest taka postać dla Kościoła Polskiego, ale dla mnie też osobiście nie do przecenienia, tak uważam. To znaczy bardzo wielu księży też, czy kleryków wcześniej, się przewinęło, ale oczywiście też ludzi, którzy są potem zaangażowani w Kościele do dziś, przez pielgrzymki hipisowskie i tam doświadczyli, jak na tamten Kościół wtedy istniejący, czegoś no, niebywałego, niespotykanego. Nie? I te pielgrzymki dawały takie nowe horyzonty myślenia, jak można myśleć o takich światach nieprzystawalnych. Nie? Potem dopiero to z tego wyszła pielgrzymka młodzieży różnych dróg, bo najpierw była hipisowska, ale pewne rzeczy nie do pomyślenia w takiej, nazwijmy to, tradycyjnej religijności nagle stawały się faktem i jakby przełamywały takie stereotypy, które po prostu się wynosiło z domu czy tam ze swojej parafii. A to potem już tak przerabiając jakby na swoje, no spowodowało, że mnóstwo inicjatyw takich, które się działy później w Kościele,
po prostu było możliwych. Nie? Nikt by na to się ani nie zdecydował, ani nie odważył, gdyby nie Andrzej, który był inspiracją. No to były takie różne rzeczy. Ja pamiętam choćby, jeszcze nie chodziłem na pielgrzymki hipisowskie, tylko jeździłem na zloty. Znaczy jeździłem na Rawę Blues na przykład do Katowic, a potem był zlot, bo nie było gdzie spać. Jak byłem hipisem, no to szukałeś jakiegoś miejsca, no i ktoś tam mówi, a można spać u franciszkanów, bo tam taki szpaku, bo tak się na niego mówiło. W ogóle mówili na niego szpaku, ksywka ksiądz. Więc nie wszyscy wiedzieli, że jest księdzem nawet. No to było takie rzeczywiście odleciane towarzystwo hipisowskie czy punkowe. I pamiętam, że tam pierwszy raz pojechałem, tam przespałem się gdzieś na podłodze u franciszkanów, na panewnikach w Katowicach. I potem była msza. No i ja poszedłem na tą mszę tak z ciekawości. Też chodziłem wcześniej na mszę. No, ale rzeczywiście tam jakiś wyszedł hipis, no i czytanie z świętego Pawła, no i tak czyta. Nagle wstaje Andrzej, mówi, nie, to nie może tak być, święty Paweł był cholerykiem, to nie możesz tak czytać jak choleryk. Wiesz, ja po prostu, co to w ogóle się tu dzieje, nie? Natomiast rzeczywiście on zaczął potem tak czytać, ja mówię, wow. I potem jakby też różni ludzie mówili różne takie perspektywy, echo słowa, coś. Mnóstwo było takich rzeczy. Zresztą Andrzej kochał właśnie, po pierwsze właśnie kochał tych ludzi kolorowych, ale też właśnie to nie była taka miłość, na przykład, bo ja w sobie to widzę, jak ja byłem punkowcem, hipisem, to mi jest bliżej po prostu do takich ludzi. A on był takim zwykłym gościem ze wsi, nie? Tylko miał miłość taką do tych hipisów. I nie, wcale tego jakby nie chciał, tylko to miał. I to go jakoś ocalało, myślę, że nie wchodził w te ideologie, bo nawet nie umiał trochę. Tak, nie? Tam tak się uczył, fascynował tym, ale to była jakaś niesamowita taka w nim najpierw historia wewnątrz, a potem on tym emanował. Mówiliśmy też, że on ma taki charyzmat zbierania szlamu z ulicy, bo on potrafił podejść tak na ulicy do kogoś, coś tam zagadać i ten ktoś po prostu za nim szedł, bo to pierwszy raz ktoś na niego zwrócił uwagę, nie? To jakby taka dojmująca, no bo jest taka dojmująca jakaś samotność w tym świecie subkulturowym, nie? Tak trochę to jest jakaś taka, że, i on nagle to przełamywał, nie? Ale to różne rzeczy robił. Nie wiem, teraz sobie przypominam choćby taka jeszcze anegdota, jak tak gadam za długo na takie pytanie, ale... Nie ma. Ale to jest też takie coś, nie? Że na przykład dwóch gości, bo tak było, nie? Że się sępi na coś, nie? Tak hipisi mieli takie coś, że chodziłeś sobie po ulicy czy po rynku i sępiłeś. Tak, pieniądze, czyli, w sensie zbierałeś. Czyli zbierałeś pieniądze, albo... No i dwóch takich wyszło i sępiło na tanie wino, nie? Że tam... No i on ich spotkał i mówi, co wy robić? A on, sępijmy, Andrzej, na tanie wino. A on mówi, o super, czy mogę się do was dołączyć? Bo nie ma wina mszalnego, na msze nie ma wina, nie? I on, wiesz, dołączył do nich i zaczął sępić z nimi na wino mszalne. Więc oni byli przeszczęśliwi, że tutaj Andrzej z nimi sępi. On wysępił na to wino, potem mówił, że właśnie wysępiliśmy tutaj, tam mówił ich imiona na wino, prawda, mszalne, właśnie dzięki temu mamy Eucharystię i mówi, wiecie, jaki jest najmocniejszy spirytus? Najmocniejszy spirytus to jest Spiritus Sanctus. I wiesz, i nagle z tego żebrania, z tego sępienia zrobiła się duchowość i w ogóle tłumaczenie Eucharystii i on miał taką umiejętność, nie? I nagle ty mówisz, to jest człowiek, który jakby cię wyprowadza czy wprowadza w inne wymiary, nie? To jest Andrzej, pielgrzymki. No dużo by jeszcze opowiadać historii, bo trochę kilka razy tam byłem. Ciekawe bardzo. W ogóle sorry, że się tak rozglądam, bo tutaj nowy format, nowe te... Nie, jest git, tutaj mikrofon, wszystko jest okej. Okay. Jeszcze sobie nie radzę z tym wszystkim. Dobra. Świat ciemnieje. Teraz coś takiego, może znowu jakiś poważny temat, bo mam takiego kolegę, no patrona też, ale stał się moim kolegą, który pracował kiedyś tutaj w Żabce niedaleko, a teraz pracuje chyba w innej Żabce? Jakub, już nie wiem jak to jest, ale coś się chyba przeniósł stąd. I
Albo już nie, on skończył żabkę i chciał się rozwijać zawodowo. I Kuba zapytał, jaki sosik do hot doga z kawunią, jak kupujesz? Czosnkowy i ketchup. Czy dwa na raz? Prosto, tak. Prosto. Życiu na to nie. Dobra, dobra. Czasami pytam, a jakie są? Ale i tak zawsze wybieram czosnkowy i ketchup. Ja nie wiem, jak można to jeść. Jakieś no. Takie pytanie. O, Agnieszka, takie trochę, no, nie będę oceniał. Agnieszka ma kilka pytań. Pierwsze jest takie, jak wytrzymuje z szóstakiem? Jak ja wytrzymuję z szóstakiem? To może będzie w tytule. Jak wytrzymuję z szóstakiem? Bardzo dobrze. Kiedyś pamiętam, jak byliśmy w Gdyni, mieliśmy misję pierwsze razem i w zakrystii podszedł do mnie taki gość i mówi tak, jak jest, ojcze Tomku, jak to jest żyć w cieniu Adama Szóstaka? Ja mówię, dobrze, bo on rzuca duży cień. Nie, my się bardzo lubimy, chociaż jesteśmy bardzo inni od siebie, mamy różne jakby takie loty, a z drugiej strony mamy dużo podobieństw takich, w sensie też wrażliwości, podobnie myślimy o różnych rzeczach, ale rzeczywiście mamy różne temperamenty, charaktery, dążenia podobne, ale na różny sposób chyba. Ja chyba nie będę dobrym, nie jestem dobrym partnerem w mocno stronniczych, bo za mało dominuję. Powinien być bardziej taki. Właśnie ja czuję, że właśnie ja bardziej tu dominuję. No właśnie, i więc ja się nie nadaję. Powinien być. Ale podobno to się, tam ostatni odcinek, że były takie komentarze, że się to zmienia. O. Że ojciec Tomasz jakoś wyzwolił się spod... Nie, w ogóle ja tego nie kumam. Tych, ale dobra, że to nie wiem, czy jest sens się do tych zarzutów, bo w ogóle tak nie, tak nie miałem. No. Fajny program bardzo. A właśnie, bo jest pytanie inne od, już nie pamiętam, chyba od Ali, ale od Ali. Kiedy właśnie wrócą mocno stronniczy i czy może jakaś, o tego nie wiem, o co chodzi, może jakaś kolędałka podobna do Śpi, Jezu, Śpi. Pewnie jakiś z odcinka, coś? Nie, kolędałka no to jest moja piosenka, którą ja kiedyś ułożyłem, napisałem, że jak to tam zwać i tak nawet wydała się taka płyta. Tak? Śpi, Jezu, śpi. Wydaliśmy ją rok temu z braćmi tutaj w Krakowie. No to wyszło moje przygotowanie, no. No ale wiesz, no to jest ciekawe. Nie, dobrze, ja mam być przygotowany. W ogóle jest bardzo ciekawa, widzisz, bo to jest właśnie teraz ty możesz położyć na łóżku, pomachać nogami na biurku. No i o co z tą kolędą? Co z tą kolędą? No, więc napisałem kiedyś w Wielkim Poście kolędę przed zakonem i zagrałem ją raz mojemu kumplowi, z którym grałem przed zakonem. I on, i potem ja ją zapomniałem. I on potem przyszedł do zakonu i jak już był w zakonie, chyba drugi rok czy trzeci, wysłał mi taką informację, że zagraliśmy i nagraliśmy twoją kolędałkę. Ja mówię, jaką kolędę? Ja w ogóle nie pamiętam nic. No i on potem mi wysłał to nagranie. Mówię, rzeczywiście coś takiego ja wymyśliłem kiedyś dawno temu. I potem ona wróciła jeszcze kilka razy do tego stopnia, że teraz właśnie wróciła, że jest tytułowym utworem na płycie. A najbardziej w ogóle mi się podoba z tego, że kiedyś buddyści tacy do mnie napisali, chociaż to jest właśnie Śpi, Jezu, śpi, że ona jest bardzo buddyjska. Ciekawe. Że uspokaja, że wprowadza taki... Niewielu ludzi też mi tak może mówi, może nawróciłeś że... jakiegoś buddystę. Może właśnie. A to jest dostępne, tak? Jest to dostępne, jest tego podlinkujemy płyta. Może. Tak, wszystkie te informacje. Tak. Dobra. A kiedy mocno stronniczy wracają? Mocno stronniczy, jak wróci szóstak. A, czyli będą? Tak, bo my co jakiś czas to nagrywamy. Ja myślę, że ja już przynajmniej bym chciał coś nagrać, a on myślę, że dojrzewa do tego. Jak wróci, Korzon jest bardziej sprawczy, więc jak tylko wróci, to nagle to zorganizuje i będzie. Mhm. Myślę, że tak. Chociaż powiedział ostatnio, w ostatnim odcinku, że dopóki ja nie wymyślę tematów i pytań, a nigdy nie wymyślam, no to on tego nie będzie nagrywał. Więc, ale ja mam coś wymyślone. Więc będą. No to fajnie. Jest parę pytań o to. Dwa od Kasi i trochę podobne właśnie od Agnieszki. Takie w ogóle jakieś takie trochę zmartwienie, w którą stronę zmierzają Dominikanie. Że
Może przeczytam od Kasi, bo to jest takie lepiej, takie ciekawe, tak głęboko sformułowane. Czy jest coś, co go aktualnie martwi w jego zakonie? Dokąd dominikanie ogólnie tuptają? Aha. Dokąd tuptajesz? Dokąd tuptają dominikanie? W nawiasie. Ostatnio nie wiem, jakoś... znaki z jeżami. Dużo znaków z jeżami ostatnio widzę. Przepraszam. A tutaj też jest. U nas też jest, tak. Ale jeży nie ma, znaki są. Było rozjechane przez samochód. Czarny humor. Nie wiem, jak ciężko mi jest to sformułować. Pytanie na kanwie tego, że ojcowie są tak bardzo różni, niektórzy odpływają mocno na lewą stronę, a ponoć faktycznie są jakieś wewnętrzne rewolucje teraz. Są jakieś rewolucje? Ale rzeczywiście jest coś takiego, że ja to zauważyłem, że trochę poznałem tych waszych braci i jak to też trochę o tym w Łodzi rozmawialiśmy, że jak są jakiś zakon, to on ma jakoś taki kierunek, charyzmat, jeden nurt, duch, a wy jesteście taki, że jest jakiś artysta, pozdrawiam, ojciec Tomasz Biłka, jest jakiś lewicowy, nie wiem jak to powiedzieć, no dobra, jakoś tam lewicowo myślący, jest ultraprawicowy, jest te spory jakieś między tym. Pamiętam, jak listy pisaliście, że wy w Łodzi napisaliście coś tam, jakiś list, a ci z Sandomierza wam odpisali, tak, nie? I czy inni tam? No? Tacy jesteście taki zespół indywidualistów. Jak byś odpowiedział na ten kierunek, którą tuptają dominikanie? O, jeszcze ja... ojciec Pałys. To w ogóle jest... inny temat. Wiesz. Zupełnie. Można już zupełnie. Nie, to właściwie nie wiem, czy tak zawsze było, bo nie za długo żyję na tym świecie. Chociaż troszkę latek mam. Ale odkąd pamiętam, zawsze tak było, że dominikanie byli różni i w różnych kierunkach. Czy to wynika z tego, że się rządzimy demokratycznie, może bardziej niż inne, jakieś nazwijmy to ciała w kościele, że rzeczywiście ta demokracja od XIII wieku jakoś nas kształtuje. Niektórzy mówią właśnie, że dlatego się nie podzieliliśmy tak jak franciszkanie na wiele grup, tylko jakoś właśnie mimo różnic takich czasami właśnie wręcz skrajnych, że z czasem właśnie przez... no przez taki wzajemny szacunek, którego, nie wiem, demokracja jakoś się domaga, ta nasza zakonna, no to jakby, że się wszyscy mieścimy jakby u tych dominikanów i znaczy to, co jest praktycznym takim wymiarem, to tak jak właśnie my sobie teraz siedzimy i pijemy kawkę, to praktycznie ja mogę z każdym z braci wypić kawkę. Jakby czy myśli lewo, prawo, środek, coś tam, nie? To są w ogóle takie anegdotyczne rzeczy. Nie wiem, może to coś pokazuje. Mam nadzieję, że to nie odskakuje za bardzo od pytania, ale może coś pokazuje. Ja przynajmniej tak to widzę, że... dwie historie mam do pytania. Mogę aż dwie? Jasne. Był jeden brat, już wspomniałem przeze mną właśnie, czy ojciec Paweł Krupa, który pojechał na studia do Paryża. I okazuje się, że dominikanie... może w ogóle szeroko można popatrzeć na kościół francuski, ale dominikanie francuscy mieli bardzo jasne jakieś takie poglądy, czy które się wyrażały na zewnątrz. Jakby to było przejrzyste jakby dla nich, jako dla francuskich dominikanów, że jak ktoś chodził w habicie, no to był takim tradycjonalistą. Jak chodził w koloratce, no to był tam właśnie jakimś sympatykiem, chyba, nie wiem, Lustigera, czy... niektórzy chodzili w krawacie i z krzyżykiem w klapie, niektórzy na przykład jak chodzili w t-shircie takim po prostu, czy jakiejś koszuli, no to znaczy, że to jest liberał, dominikanin. No i pojechał Paweł z Polski, nie znając jakby tych wszystkich takich konstrukcji ubraniowych i raz był w habicie, raz był w koszulce, raz w koloratce i tak po miesiącu któryś z francuskich dominikanów podszedł i mówi: ale kim ty jesteś? Określ się. Zanim stanowisko. Tak. I druga historia jest taka z Fryburga, ze Szwajcarii, gdzie tam właśnie studiowali bracia z Francji, z Hiszpanii i no i był jeden z braci z Polski, który chodził w adidasach, w habicie, miał wystawała mu koszula w kratkę i z plecaczkiem i studiował właśnie pod pachą, miał świętego Tomasza i ten jechał z takim hiszpańskim bratem i on mu się tak przyglądał, jak on wygląda i jakby
pewnym momencie w takiej desperacji mówi: ja wiem, wy dominikanie z Polski, wy nie jesteście ani konserwatystami, ani liberałami, wy jesteście postmodernistami. No, myślę, że te historie jakoś pokazują taką próbę uchwycenia właściwie, co się dzieje u dominikanów, w którą stronę idą, czego się można spodziewać. I gdy ktoś zbyt sztywno chce na to patrzeć, to się pogubi w tym na pewno. Natomiast jakbym miał odpowiedzieć tak na szybko, dokąd idą dominikanie, no to bym powiedział, mam nadzieję, że na krańce świata, czyli tak jak zamierzył święty Dominik, który najbardziej chciał iść na krańce świata. I my to robimy bezwiednie, to znaczy nie wiedząc. Ciekawe, bezwiednie to znaczy nie wiedząc. W każdym środowisku znajdziesz dominikanina. Właśnie, zwłaszcza w takich nowych jakichś, czasami skrajnych, tworzących się dopiero wspólnotach czy ruchach, na pewno tam jakiś dominikanin się znajdzie. Czy to nie chodzi o krańce świata, jak na przykład teraz ojciec Szustak jest w Australii, tak, tak, ale krańce świata rozumiane jako tematy rzeczywistości w Polsce na przykład. W ogóle... I my tam będziemy po prostu i nawet nie będziemy tego chcieli, a tam będziemy, nie? Mhm. Że tak jak... Czy to są krańce takie, w które chodzi Krzysztof Pałys? Czy to są takie, w które chodzi Adam? Czy to są takie, w które, nie wiem, wchodzi Tomasz Biłka, czy Maciej Biskup, czy kogo byśmy tam, nie? Jakby to są... ja wchodzę w inne krańce pewnie jakieś. To jest jakoś dla nas naturalne. Nie wiem, czy to wynika z takiej ciekawości wewnętrznej, szukania prawdy, tak jakby powiedział ktoś wzniośle o dominikanach, bo hasłem, jednym z haseł dominikańskich jest prawda, szukanie prawdy. No więc się szuka jej tam, gdzie coś się odsłania nieznanego, niewyjaśnionego, nowego. Może nas trochę też nudzi takie wszystko wiadomo, wszystko jest dookreślone, wszystko jest w ramie. Może to o to też chodzi. Ciekawe, bo to jeszcze mi się teraz ten Jacek Hajnos, brat Jacek Hajnos przypomniał. Też artysta, ale zupełnie inny, tak pod względem charakterologicznym niż na przykład ojciec Tomek. Nie? No są też tacy właśnie, na przykład tak jak brat Mariusz w Warszawie, który bardziej właśnie idzie w stronę ikony, nie? A nie sztuki nowoczesnej, więc to się wszystko jakoś przeplata. Ja myślę też, że Jacek co innego robił, nim został dominikaninem, teraz trochę co innego maluje i się spodziewam, że za 10-15 lat jeszcze odnajdzie nową jakąś, nawet chciałbym, bo to jest właśnie jakoś dla nas właściwe chyba i naturalne. I właśnie jak się pozna tych historii każdego, nie, to jak ja słucham właśnie, jest czasami coś tam wybije w internecie jakąś wypowiedź i słyszę, a to dominikanie. Ja w ogóle nie ma czegoś takiego jak dominikanie. W sensie, że jakiś nurt myślowy jeden, tylko jest właśnie taki zbiór indywidualnych ludzi głoszących w tym charyzmacie świętego Dominika. Przypomniała mi się bardzo ważna rzecz, bo tu mam napisane pod wziąć prześcieradło, mam napisane słuchowisko. Muszę to ogłosić. To będzie taka mała reklama, bo muszę to ogłosić. Bo my mamy z Oleńką, moją żoną, nie pamiętam, chyba od 2 do 5 albo od 3 do 5 teraz się wyświetla marca takie spotkanie z Fundacją Muzyka Divina. Boże, ale pomyliłem. Z Fundacją Incanto, która organizuje festiwal Muzyka Divina. Taki wyjazd słuchowisko i tam można się zapisywać, tam jest jeszcze kilkanaście miejsc i jednym z najmniejszych atrakcji tego wyjazdu będzie wspólna prelekcja mojej żony i moja o Andrzeju Rublowie. Ola będzie mówiła o artyście, a ja o filmie Andrzej Rublow Tarkowskiego. I zapraszamy. W ogóle link macie tam w opisie do zapisów. No, bardzo ciekawe. Ciekawe, no. Pozdrawiamy w ogóle Olę bardzo. Tak. Ja też. Ty jesteśmy grzeczni. Tak, tylko pobrudziliśmy stół. Nie, nic. To może tak lądując, nie powiedziałeś, że masz około godzinkę, nie? No to tak już się trochę tak zbliża, tak mi się wydaje. Jedno takie pytanie a propos twojej serii i tego, jak to się
jak ona się nazywa, Agnieszka, przeczytam. W kontekście serii A myśmy się spodziewali, zapytałabym, czy w ostatnim czasie było coś, czego się spodziewał, ale wyszło zupełnie inaczej i odwrotnie. Co było najbardziej spodziewane w jego życiu i się potwierdziło w rzeczywistości. Może i ojca... Zobaczę, czy to mogę przeczytać. Może ojca Adama słucham częściej... A nie, dobra. Może i ojca Adama słucham częściej, ale jest kilka konferencji ojca Tomka, które bardzo, dużo A, więc rzeczywiście bardzo, bardzo mi zapadły w pamięć i jestem mu niesamowicie za nie wdzięczna. Zanim odpowiesz, ja też chcę powiedzieć o co najmniej dwóch, które też podlinkuję. O upraszczaniu i o ojcostwie właśnie. Tam chyba tu było coś... No, w ogóle te rzeczy, co tutaj w tej książce też podlinkuję. Szczególnie tu upraszczanie. Pokażę ci to. W ogóle nie wiem, to było takie dla mnie też niesamowite, że ty tam jesteś jakiś taki, powiedziałbym, naćpany Duchem Świętym. Że ty tam nawet mówisz inaczej. Że tam mówisz, słuchajcie, jest Duch Święty. Tak, jakiś taki... Tak? Tak. Może to, bo to jest chyba sprzed paru lat. Ciekawe. I ty jesteś zupełnie tam inny, taki w ogóle pobudzony, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Może Michał Nikodem mnie nakręcił, nie wiem. Może, ale strasznie mi się tam podobało, tak, miałeś takie sformułowanie, że my przez życie duchowe mamy coś takiego jak takie przydasie różne. A. Bo mój tata, jestem w ogóle z czegoś takiego, z takiego domu, gdzie rzeczywiście jest oddzielny garaż na takie przydasie. U mnie było trzy garaże, trzy komórki. A, no i co się tam nie znajdzie, no to może się przyda i tam na półkę i się nie przydało nigdy. Tak. No, a właśnie w życiu duchowym ty powiedziałeś, że jest podobnie, że zbieramy i później nawet reagujemy nieświadomie na niektóre rzeczy, tak bezwiednie, właśnie bez wiedzy, czerpiąc w ogóle z tych przydasiów. A to może niepotrzebne jest zupełnie. No widzisz, a to ciekawe. Bardzo fajna ta konferencja. Czy pamiętasz jeszcze pytanie? Bo to takie fajne było. Czego się spodziewałeś, a było tak. Zupełnie inaczej. I odwrotnie. Co było spodziewane? Aha. W moim życiu. Tak. Bo jak najpierw myślałem o tych rozmowach, no bo to też jest moje doświadczenie. Też, bo to ciekawe. No. Tak, prawda? Nawet z tobą też rozmawialiśmy. Jakby, że dla mnie jakby każda ta rozmowa jest nieprzewidywalna. To znaczy zawsze się wydarza i mówimy o czymś innym, niż bym się spodziewał z tym człowiekiem, nie? Że i po pierwsze, no jakby też do mnie to dociera, mnie to zmienia, daje mi do myślenia, potem jeszcze chodzę z tymi treściami długo. Zawsze to jest inaczej, niż bym się spodziewał czy przewidywał, więc staram się w ogóle już teraz nie spodziewać, ale i tak człowiek się spodziewa chyba, bo to jest takie chyba naturalne. Że, aha, tego człowieka zapraszam, to pewnie o tym i o tym coś będzie i zawsze jest to inaczej. Ale w moim życiu... Skoczyłem, nie? To jest tak, no to rzeczywiście. To... Nie spodziewałeś się tego pytania. Nie spodziewałem się tego. Znaczy, ja w ogóle lubię takie rzeczy, które mnie zaskakują i muszę się jakoś gimnastykować. I lubię w ogóle taką tą plastyczność w tej, że jakby, jak rzuca życie jakieś wyzwania, że ta plastyczność jest, to nie wiem, po mojej mamie ja tak zwalam na nią, często mam te rzeczy. Ostatnio właśnie mówię, przyjechałem do domu i moi bratankowie mówią, oglądaliśmy z babcią historię amerykańskiego hip-hopu. Z babcią? Z moją mamą. I ja mówię, mamo, oglądałaś historię amerykańskiego hip-hopu? A ona mówi, bardzo ciekawe. I to znaczy taka zaciekawienie i taka ta zmiana i że to wcale nie musi takie być, jak ja bym się spodziewał, to jest chyba takie wpisane. Ja też zwalam to na moje właśnie nazwisko. Nowak, czyli jakby muszę być gotowy na to, co nowe. A nowe to znaczy nieznane. Ale co to by było takiego... No nie spodziewałbym się nigdy, ale to już jest sprzed roku, że poprowadzę Lednicę na przykład. Nie spodziewałbym się, ale się to jakoś stało po prostu. Nie spodziewałbym się, że będę nagrywał na YouTubie, czy będę miał kanał. Jest to, ale to już jest właśnie takie oswojone jakoś. Co nowego, czego bym się nie spodziewał. No zaskoczyło mnie, bo teraz się waży właśnie. Czy zostajemy w Łodzi, czy się gdzieś przenosimy jako środek kaznodziejski.
Więc czy by to było tak, że się przenosimy, czy by było tak, że zostajemy, to dla mnie to też jest nowe. Bo ja znów jestem tak jakby na, taka kulka mała na dużej kulce, w różne strony może spaść. Kulka mała na dużej kulce. Nie widzę tego. Nie? Nie, jaka kulka ma? Jak masz małą kulkę i stawiasz ją na dużej kulce, to ona może w każdą stronę. Aha, dobra. Nie okay, ma ograniczeń. Nie widziałem czegoś takiego nigdy w życiu. No okay. Więc to tak. Więc ja jestem tego ciekawy i się tego nie boję, o tak bym powiedział. Fajnie. Ja bym chciał to mieć taką otwartość, no ale może będę miał. Podoba mi się to, że to się tak zmienia bardzo krok po kroku. W książce, którą właśnie też dzięki tobie kupiłem, Krzysztofa Wąsa o tym Lekcja Divina z Świętym Piotrem. To jest taka książka, bardziej taka medytacja. Jest właśnie to o takim otwarciu, no ale to jest inny temat. To w ogóle też mnie to prowadzi. Dobra. Jeszcze jedna rzecz, bo godzina wybiła, więc kończymy. Pod prześcieradłem, a nie pod prześcieradłem. Gdzie indziej jest prezent. Prezent? Tak, dla ciebie. Od mojej żony. O Jezu, to było moje marzenie. Proszę. I to taki prezent. Święty Dominik pod krzyżem. Ach. Pokazujemy. To jest to. Właśnie on na krańce świata. To pod krzyżem to też jest na krańcu świata. No, ale długo bym mógł o tym mówić. Długo. Właśnie będzie taka... Przytulam się do niego. Dziękuję Oleńko. Dziękuję Tomku. Będzie taka też konferencja na twoim kanale, na którego naprawdę jeszcze raz zachęcam. O tym, jak mówisz, jak cię nauczył głosić ojciec Dominik. Czy pamiętasz, jak to powiedziałeś? Właśnie z takiego współczucia i z błogosławieństwa innym. No w ogóle super to było, co powiedziałeś, ale to już nie chcę. Już odsyłam na kanał. Bardzo się cieszę, ojcze Tomaszu, wodzu, za to spotkanie. Cieszę się, że rozpocząłeś nowe bukłaki tutaj, w tej nowej formie. No i co? Idźcie na kanał ojca Tomka, a ojcze, ty idź na krańce świata i głoś Pana Jezusa. Bardzo dziękuję wam. Dziękuję za pytania. Dziękuję tobie, Tomku, że się odważyłeś mnie zaprosić. Takie konwenanse. Jeszcze raz dziękuję tylko za obecność, za czas i tak dalej. Tak, mam pierścień. Pierścień. Yes. Dzięki. Jak to było? Tyłóweczka. No, gdzieś tam utnę. Pa. Hej.